Nazywam się Apoloniusz Rajba. Dla przyjaciół jestem po prostu Poldek. W portfelu mam takie 3 stare zdjęcia, które wiążą się z Kasprowym Wierchem. Przyjechałem z moją mamą do Zakopanego, bo pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego. Przyjechałem tutaj w 1936 roku, no i pojechaliśmy dorożką do Kuźnic, a kolejka miała wtedy 3 miesiące dopiero. Miałem wyjechać tą kolejką na górę, ale wszyscy mi odradzali, że jestem za małym, mam 2 lata, nie wiadomo jak zniosę tą różnicę ciśnienia, różnicę wysokości. No i w związku z tym zostawili mnie z jedną z tych cioć tu na dole, a mama z pozostałymi pojechała na szczyt Kasprowego. W okresie mojej pracy w obserwatorium wydarzyło się parę niezwykłych rzeczy, które zapadły mi w pamięci do dziś. Było to 6 maja 1968 roku. Wiatr zaczął stopniowo wzrastać i po południu to już był huragan. To już był tak mocny wiatr, że wtedy zaczęło już zrywać linki od jednej z klatek meteorologicznych na tarasie. Zaczęło przenosić kamienie. Wielkości prawie pięści kamienie przelatywały nad szczytem. Przywiązałem się liną taternicką na jednym końcu, a drugi przywiązałem do kaloryfera w rotundzie. I trzymając się barierki, doszedłem do klatki, zrobiłem oczy, gdy szybko wracałem, bo mi nogi wiatr podrywał. Obserwowałem również przez okno, co się działo. Okazało się, że na przykład w dwoistym stawie wiatr uformował trąbę wodną, wyssał trochę wody z tego dwoistego stawu i taka trąba wodna potem niósł ją na zachodnią ścianę kościelca i tam się rozprysła na tej zachodniej ścianie kościelca. Tragedia wydarzyła się w marcu 1962 roku. Pracowała u nas wówczas Jadwiga Brydówna, przewodnik tatrzański również, także z warunkami górskimi była obyta. Wtedy 4 marca wyruszyła z Kuźnic w godzinach wczesnopopołudniowych. Kolejka nie kursowała, więc Jadzia powiedziała, jak ze mną rozmawiała z Kuźnic, że ona pójdzie przez Halę Gąsienicową i stamtąd da mi znać. No ale kiedy się ściemniło, bo w marcu robi się dość wcześnie ciemno, już o godzinie 5-6, wiatr wiał dość silny, mgła się zrobiła w partiach szczytowych, wyszedłem na zewnątrz, nawet na dzwonie próbowałem zadzwonić, bo myślałem, że może da to jakiś sygnał, że ewentualnie zorientuje się, jeżeli idzie we mgle, gdzie jest Kasprowy. Ale nikt nie przychodził. Idąc we mgle, zacząłem podejście na Beskid i kiedy byłem już na przedwierzchołku Beskidu, nagle w pewnym momencie widzę leżącą postać na śniegu. Podszedłem i patrzę i widzę, to Jadzia. No chustkę miała zwianą przez wiatr, rękawiczki również, trzymała tylko kijki w dłoniach, nart nie miała. Łapie za tętno tutaj, nie ma nic, w ogóle zimne, twarde, skostniałe dłonie, twarz biała, już skostniała. No wiedziałem, że sam w tych warunkach wietrze tym silnym nic nie zrobię, więc poszedłem szybko z powrotem do obserwatorium. Poprosiłem kolegę, wzięliśmy materac dmuchany taki, podeszliśmy jeszcze raz na Beskid i na tym dmuchanym materacu ściągaliśmy ją z Beskidu do stacji dolnej, do stacji górnej kolejki. No i wtedy na stacji górnej kolejki próbowaliśmy robić jakiś masaż, sztuczne oddychanie, ale to już było wszystko za późno. Zdarza się nieraz, że po zawiecznej stronie grani występuje próżnia powietrzna. Przekonałem się o tym osobiście, jak na krótkim odcinku podchodziłem od górnej stacji kolejki do obserwatorium. I nawiany był na zawiecznym stoku śnieg, który sięga mi aż prawie po szyję. Czyli musiałem grzebać się w tym śniegu głębokim aż do szyi, żeby dojść do obserwatorium, no bo oczywiście wszystko było zawiane. Kiedy byłem w połowie drogi,
Nagle w pewnym momencie czuję, że brakuje mi powietrza. Zaczynam się dusić. Momentalnie coś mi wpadło, że to jest chyba brak powietrza, że to jest próżnia. I udało mi się ostatkiem sił w tym głębokim śniegu dotrzeć do okna kotłowni. Okno było odchylone minimalnie, udało mi się to okno otworzyć i rzuciłem się jak gdyby głową do kotłowni i wtedy dopiero zacząłem głęboko oddychać i dopiero wtedy powietrze miałem i w ten sposób się uratowałem, bo gdyby dłużej przebywał, to prawdopodobnie bym padł w tej próżni i zmarłbym. Czasem jeszcze zaglądam do budynku obserwatorium, to jakoś tak coś mnie za gardło ściska. Nawet czasem mi się oczy zwilżą, no bo jednak najciekawsze lata te młode swojego życia tu spędziłem. Nawet czasem mi się, tak jak teraz, głos załamuje, trudno jest mi mówić. No, cieszę się, że jeszcze mogę przynajmniej przyjść tutaj, mimo tych swoich lat teraz, przypomnieć sobie te historie, jakie przeżyłem tu w tym najwyżej zbudowanym budynku w Polsce, kiedy miałem najwyższe stanowisko w Polsce.